Siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Czwarty odcinek Ghost of Tsushima Iki Island przed nami. No to tak, będziemy sobie wykonywali zadanie główne. Jin z Yarikawy, Tenzo przedstawił mi Funę i jej łupieżców, którzy bez powodzenia toczą walkę z plemieniem Orlicy. Przekonałem ich, że mogę pomóc Tenzo przechylić szale zwycięstwa na ich korzyść, niszcząc okręt Mongołów, siejący spustoszenie u wybrzeży Iki. Czyli mamy tutaj kilka nowych zadań, tak więc wyspa Iki, powstrzymaj plemię Orlicy, mamy zniszczyć okręt wojenny, zawrzeć sojusz z łupieżcami z Iki i pokonać samą Orlicę. Czyli to oczywiście będą wszystko zadania główne, ale jeszcze kilka zadań pobocznych trzeba będzie wykonać. Dobra, mamy Tenzo. I rozpocznijmy. Następnym razem nie zabijaj wroga od razu. To zadanie. Może nam się przydać. Sporo wygadał. Nazwałeś go kłamcą. Co ci powiedział? To może poczekać. Statek dotrze wkrótce. Kiedy przypłynie, powiedz swoim, że zajmiemy go po cichu. Zbyt duże uszkodzenia sprawią, że okręt wojenny Orlicy przejrzy nasz plan, nim się zbliżymy. Nie martw się, Jinie z Yarikawy. Statek pozostanie nienaruszony. Odpocznij. Niedługo zaczynamy. Ale my nie potrzebujemy odpoczywać. Dawaj, od razu ciśniemy. Nie ma na co czekać, nie? Już czas. Na brzegu są łódki. Z ich pomocą dostaniemy się na statek. Mgła zadziała na naszą korzyść. Jeśli nas dostrzegą, mogą nam uciec. Ruszajmy. A, czyli niepostrzeżenie. Nie stracę koncentracji, jeśli o to pytasz. Nie. Mówiłeś, że coś widzisz. Coś, o czym chcę zapomnieć. Jak plamy krwi na ulubionej jedwabnej Hakamie? Coś nieco gorszego. Dobra, zapytam. Co tak złego spotkało Jina z Yarikawy? Nawiedza mnie czasem pomarszczony marynarz. Podpity o oddechu cuchnącym zgniłą rybą. Patrzy na moją katanę, jakby chciał ją ukraść. Zabawny jesteś. Jak na samuraja. Wiecie, co robić. Szybko i krwawo. Okej, pokonaj Mongołów. No to nie ma problemu. Jazda! Powitajmy tych Mongołów, jak na Iki przystało. Zbierzmy się! Dobra, szamana dawaj najpierw. Nie, chyba był tylko jeden. Dawaj łuczników teraz. Jest ich więcej! Zabij ich! Nie mogą nas wydać! O kurde, co ty gadasz, że nie trafiłem? A tutaj ilu ich przyszło teraz? Pięknie. A no tak, mamy tą zbroję z tylko perfekcyjnymi parowaniami. Dobra, już niewielu ich zostało. Szykować łodzie! Szlak! Mgła opada! Zauważył nas! No to co? Trzeba będzie coś innego wymyślić? O kurde! Już nas zauważyli! Wycofać się! Nie! Opłynę ich! Zniszczę ich broń! Rozerwie cię na strzępy! Rób to, Jin! Pokaż, co potrafi samuraj! Uwaga na ostrzał! Chowa nisko! Dobra, pokonaj mongolskich kanonierów! No to niezłe zadanie nas czeka. Ja pierdziele. No podoba mi się ten wątek ze statkiem. Łupieżcy wiedzą, kim jesteś. Prowadzą cię wprost w pułapkę. Ty nie istniejesz!
No, bardzo dobrze, Jin. Czy kiedy zginiesz, łupieżcy zmówią modlitwę? Tę samą, co przed zamordowaniem twojego ojca? Jak brzmiała ta modlitwa? Znasz te słowa. Wciąż cię dręczą. Niech twa śmierć przysłuży się wszystkim. Zamilcz! Dobra, co tam na dole się dzieje? Aha, to w razie czego jakbyśmy spadli. No, oni jeszcze się nas nie spodziewają. Dobra, to może po cichu spróbujmy ich wszystkich załatwić. Dobra, tam mamy jednego, ale okej, na razie nim się nie będziemy przejmować. A, u góry jeszcze ich jest, sporo nawet. Ale to głównie są łucznicy tylko. Pięknie, ale jeszcze żyje, dobra, już nie. Czy to są wszyscy? A nie, jeszcze dwóch tutaj się schowało. No dobra, to już chyba wszyscy. Nie, no jeszcze nie. Kogoś ewidentnie słychać. A, dobra, mamy następnego przeciwnika. Pomagasz ludziom, którzy gardzą twoim ojcem. Kiedy umierał, byłeś za słaby, by go ratować? To nie moja wina! Dobra, a gdzie są ci kanonierowie, których mieliśmy się pozbyć? Czy oni są jakby troszkę niżej? Wszystko... A, tam! Dobra, tu jeszcze. Kurde. Pierwszy padł, dawaj tego z... A, zmienił już broń. Tutaj nie ma żadnego z szamana, nie? Nic takiego nie słyszymy, ani nie widzimy, tak więc spoko. Dobra, ostrzał się już skończył. Ale musimy ich jeszcze wykończyć. Jeszcze zmienił broń skubany. No to, a myślałem, że go podpalimy. Pięknie, no to ostatni miecznik. Oh yeah. Dobra, to jeszcze tutaj skądś strzelali, nie? A tam, z tamtej góry, dobra. Cicharwo! Pięknie, no i został tylko jeden. No dobra, czyli to już chyba koniec, tak jest. Nie śpieszyłeś się z uciszeniem tych dział. Postanowiłem dać ci chwilę oddechu. Jak miło. Co się z tą dzieje? Najpierw stoimy ramię w ramię, a po chwili chcesz krzyżować ostrza. Nie teraz, samuraju. Mamy coś do zrobienia. Ruszajmy, porozmawiamy później.
Płyniemy na okręt Orlicy. Miejmy nadzieję, że nie dostrzegą łupieżców na pokładzie. Nadzieja to za mało. Każ ludziom się ukryć, gdy podpłyniemy do okrętu. Pusta łajba. Nie wzbudzimy podejrzeń. Da nam to czas, by się zbliżyć. Ich działa będą bezużyteczne. Zaczekamy, aż tu wejdą. Wtedy zaatakujemy. Podpalimy ich składy prochu i rozprujemy brzuch bestii. Obyś się nie mylił, Jin. A, czyli to zadanie dalej będzie kontynuowane. Ja myślałem, że właśnie zakończymy sobie zadanko i sam atak już będzie kolejny. No ale dobra, zobaczmy. Spiska zdaje się większy. Przejrzeli nas. Musimy zaatakować. Jeszcze nie. Chwila. Atakować! No to jazda! Poszlijcie drani na samo dno morza! Okej, oni się tutaj zajmą wszystkimi przeciwnikami z tyłu, a my właśnie wbijamy na główny pokład i jedziemy z nimi. O kurde. Dawaj tego kapitana może. Jeszcze żyje, dobra, już nie. Mamy tu kilku z tarczami. Pięknie. Co, ma tarczę? Wyważy cię! Jin! Znajdźmy inną drogę! Dobra, czyli górą. Jeden ostatni największy dostał, ale pięknie ten sobie z nim poradził. Znajdźcie ich skład prochu! Ten skład. A tutaj. Na statek z zaopatrzeniem, zanim wybuchnie. A okej, zdążyliśmy uciec. Zaatakowaliśmy w imieniu Fune. Wkrótce odzyskamy Iki. I przerwiemy nieskończony krąg cierpienia. Jin z Yarikawy, zadanie zrobione. Zniszcz okręt wojenny Orlicy. Zaliczone. Mamy punkt techniki. Drugi, no to myślę, że można je sobie wydać. Ale czy tutaj będzie wystarczająco na co wydawać te punkty? Zobaczymy. Świetnie, Tenzo. Myślę, że Fune będzie zadowolona. Nie. Oskuruję nas obu żywcem. O czym ty mówisz? Ty mi powiedz, panie Sakai. Jeśli zdradzę twoje prawdziwe miano, każdy ustawi się tu w kolejce, żeby rozpłatać cię na dwoje. Więc je zdradź. Zmuś mnie, bym się bronił. Właśnie tego chce Orlica.
żeby samuraj i łupieżca walczyli ze sobą. Wie, że razem stanowimy zagrożenie. Bzdura! Kto ci o tym powiedział? Mongoł, którego przesłuchiwałeś? Orlica chciała, żebyś wiedział. Tak się kończy ufanie przeklętym samurajom. Tu dorastałem, wiesz? Uczyłem się pływać na płciźnie. Pomagałem budować te domy. Złamałem rękę, skacząc z muru, żeby zaimponować żonie. Byłeś żonaty? Lata temu. Nie przeżyła porodu. Fule pomogła mi ich pogrzebać. To jest mój dom. Ci ludzie to moja rodzina. Jeśli odkryją, że sprowadziłem tu syna rzeźnika Iki, spalą na stosie nas obu. Zrobią z nas ucztę dla krabów. Nie dopuszczę do tego. To zostanie między nami. Chyba siedzimy w tym razem. Orlice osłabiło to, co dziś zrobiliśmy. Ocalimy wyspę Iki działając razem, ale to dopiero początek. Samurajowie i ich przemowy. Powiem Fune, że twój plan się powiódł. Gdy będziesz gotów, na pewno zechcę ci podziękować. Jakoś w to wątpię. Uważaj, Tenzo. Także na to, co mówisz. Ty też. Dzinie z Yarikawy. No tak, nie może być przecież wszystko łatwo, gładko i przyjemnie. Dobra, czyli mamy nowe zadanie główne, jak błyskawica. Ale myślę, że teraz, chociaż nie, no to zadanie główne jest zaraz obok nas, no to od razu polecimy sobie je wykonać. Dobra, jak błyskawica, ponieważ udało nam się zatopić okręt Mongołów, który siał postrach na przybrzeżnych wodach Iki, powinienem pomówić z Fune na temat tego, jak zyskać przewagę w walce z plemieniem Orlicy. No dobrze, no to idziemy do Fune, turniej ukrytej zatoki, o kurde. O, co ty gadasz? Chcesz się sprawdzić? Każdy może wziąć udział w walce. Prowadzicie walki podczas inwazji? Nawet w trakcie wojny potrzeba nieco rozrywki. Poza tym używamy bokenów, by było bezpieczniej. Walczę tylko wtedy, gdy mam powód. Chcesz mieć powód? Nagrody są niezwykle hojne, o ile wygrasz. Jeśli się zdecydujesz, rywale już na ciebie czekają. W sumie nie zaszkodziłoby potrenować. Ku czci twojej wspaniałej katany, nazwiemy cię Bokuto. Chcesz rady? Każdy rywal prezentuje inny styl, ma różne mocne strony i słabości. Wybierz rywala. Nie każ ludziom czekać. Rywala mam sobie wybrać, tak? Aha, no dobra, no to... Stalowy miecz! Pewnie brak ci obycia. Taki jesteś, kurde, mądry, no to zaraz zobaczymy, ale dajcie mi sekundę. Dobra, lecimy go. To katana bitewna. Z tobą powalczę drewnianą. Kiedyś przebiłem człowieka drewnianym mieczem. Byłem wtedy młokosem. I do tej pory się tym chwalisz? Od tego czasu wielu pobiłem. Przestań to rozpamiętywać i pokaż, co potrafisz. Bokuto kontra Kai. Rozerwę cię na strzępy. No, zobaczymy. Nadszedł czas. Przedstawiam wam Bokuto. Jego przeciwnikiem będzie brutalny łupieżca Kai. Dozwolone są kopnięcia i ciosy. 5 trafień oznacza wygraną. Aha. Nie walczymy na zdrowie, tylko na 5 trafionych ataków. Krok w tył, punkt dla Bokuto. A widzisz. Kontynuujcie! Stać! Do tyłu, punkt dla Bokuto. 2-0. Dalej! Kość! Krok w tył, punkt dla Bokuto. 3-0. No. Kontynuujcie! Już! Cofnąć się! Punkt dla Bokuto! Dalej! Kość! Krok w tył! Punkt dla Kaja! Zaczynać!
brutalny łupieżca pokonany. No dobrze, 100 zapasów za to dostaliśmy, no ale to nie jest koniec tych pojedynków. Dobra, tutaj mamy kolejnego przeciwnika. Walka przynosi nam pokój. Dziwnie spotkać mnicha na turnieju. To część mojej podróży. Łupieżcy zaatakowali mój klasztor. Zabiłem ich swoją własną miską na jałmużnę. Złamałeś swoją przysięgę. Tak, lecz zaznałem oświecenia. Walcz ze mną, a znów je znajdę. Bokuto kontra Owan! To zaszczyt. Nadszedł czas. Przedstawiam wam... Bokuto! Jego przeciwnikiem będzie wygnany mnich Owan. Zbolone są kopnięcia i ciosy. 5 trafień oznacza wygraną. Dobra, czyli zasady są takie same. Walka! I czy to będzie cięższy jakiś przeciwnik? O kurde. O kurde. Dobrze kopię. Co ty gadasz? Skurczybyk. No, jeszcze ani razu nie trafiliśmy. Co ty gadasz? Nie no, mega ciężko jest go trafić. Ajajaj. Do tyłu, punkt dla Owana. No kurde, Owan daje radę, wam powiem. Kontynuujcie! Już? Cofnąć się, punkt dla Owana. Zaczynać! Stać! Do tyłu, punkt co dla Owana. Ty gadasz. No dawaj, dawaj Damian, musimy go pokonać. Nie trafiłem. Pięknie. Dobra, 3-1. 3-2. I aj, obronił się skurczybyk. Bokuto. Mamy remis. Zaczynać! Stać! Do tyłu! Punkt dla Bokuto! 4-3, no i ostatni celny dalej. Cios i mamy to. Pięknie. Dobra. Jest drugie zwycięstwo. Zwycięża Bokuto! Dziękuję za tę podróż. Co to takiego? No dobra. Myślę, że na razie pojedynków wystarczy. No tutaj jeszcze kilku przeciwników czeka na walkę z nami. Ale no właśnie. Trzeba lecieć dalej. A z nią już rozmawialiśmy przecież. Czy znasz drogę? Dokąd? Do świątyni Chmurnego Lasu. Ponoć można tam się najeść i schronić przed plemieniem Orlicy. Mongołowie są niebezpieczni. Jeśli kłamią, znajdę tę świątynię i położę temu kres. Dobra, okej. Okay. Zaktualizowano mapkę aż tutaj. Dobra, no to myślę, że teraz tak. Nie mamy zbytnio czasu na zadanie główne, tak więc myślę, że przeniesiemy się tutaj do tego zadania pobocznego, duch wyspy Iki. Ktoś na wyspie Iki podszywa się pod ducha. Ocalali przebywający w obozie nieopodal szlaku Kemono mogą wiedzieć, gdzie znajdę tego oszusta. Dobra, jesteśmy już na miejscu tego zadania i wolę jego. Pewnie zauważyliście, pewnie, że nasza zbroja troszeczkę inaczej wygląda, a to dlatego, że byłem u płatnerki i wzmocniłem nasz strój na maksa, tak więc jest ulepszony już na maksymalną ilość i teraz, czyli będziemy mieli 3 ataki i perfekcyjny unik staje się atakiem oślepiającym wrogów.
mamy przyrost hartu ducha zwiększony o olbrzymią ilość i wydłuża czas perfekcyjnego parowania i uniku o dużą wartość. Tak więc no teraz będzie nam pewnie dużo łatwiej już perfekcyjne uniki i parowanie zrobić. Dobra, rozpocznijmy sobie to zadanie poboczne. Duch nam pomoże. Ponoć zabił 1000 Mongołów z tym starym draniem Simurą przewieszonym przez ramię. Tak? Te historie nie są do końca prawdą. Oczywiście, że są. Na pewno słyszałeś coś dobrego o duchu. Złamał mongolskiego Hana jak gałązkę. Brzmi znajomo, to on. Jeśli chcesz mu pomóc, duch Iki chętnie przyjmie twoje dary. Zostawiamy ofiary w jego obozie. Na północny wschód od niegdysiejszej wioski Kidafure. Jeśli niesiesz strawę, to Sake lubi filtrowaną, a Pros obmyte. Z pewnością. Duch wyspy Iki. Zadanie poboczne rozpoczęte. Oby duch usłyszał nasze modły. Usłyszeć to jedno. Dobra, siadamy na konia i lecimy. 270 metrów stąd. Zobaczę sobie na mapce, w którą stronę. Aha, tutaj, dobra, no to my już tutaj przemierzaliśmy te tereny, tak więc widzimy się za chwilkę. No dobra, już jesteśmy. To pewnie obóz ducha. Wciąż ciepłe. Wszystko wypił. Czyli co, ogrzał się, napoił się? Był tu. Może coś obserwował. Zaczekam. Może tu wróci. Ktoś tam jest, przy obozie. Bandyci. Pewnie jesteś duchem. Podkradasz Sakę? No, to jakiś alkoholik, kurde. Raczej złodziej niż samuraj. No tak, bo on z nimi nie walczy, tylko ich okrada. A jednak. Uważaj na te beczki. Aha, dobra, taka akcja dywersyjna troszeczkę. I ucieka. A dokąd to uciekasz? Dobra, czyli co, mamy go złapać. Mamy go gonić, to czas go goń. Poznać ducha. No dobra, no to jazda za nim. A, tutaj jeszcze jakąś rzecz poboczną mamy. A, tutaj jest to miejsce związane ze zwierzętami. Dobra, to ja sobie to zrobię za niedługo. Ale na razie gońmy ducha. A przynajmniej kogoś, dobra, kto się pod duchu nas podszywa. Aha, no najpierw trzeba jednak chyba powalczyć tu z nimi. Dobra, ci padli, a my teraz musimy szukać śladów. Ślady. Niezdarne. A, no dobra, no to idziemy śladami. No i tak byśmy musieli z nimi walczyć, bo właśnie w tę stronę kieruje nas gra. Mam cię! Cofnąć się! Albo odpowiecie przed duchem Iki! Ha! Dość! Szukam ducha. Jak połowa wyspy. Ale my znaleźliśmy go pierwsi. Ten pętak jest nam winny fortunę. A mnie więcej. Masz dzień, chłopcze. Później połamiemy ci palce. Więc ty jesteś bohaterem, o którym wszyscy mówią. O nie. Nie jestem duchem. Tylko dla niego pracuję. Walczyliśmy w obronie wyspy Iki, kiedy zaatakowali nas bandyci Martwego Lisa. Pojmali ducha. Dokąd go zabrano? Do obozu. Na zachód stąd. Mam dzień, żeby ich spłacić. Nie, unikaj kłopotów.
A ja go znajdę. Mam kilka pytań do ducha Iki. No dobra, to idziemy dalej. 120 metrów stąd. Najpierw sobie pozbieramy tutaj wszystko, co jest do zbierania. Dobra. Dawaj konia. 120 metrów to jest naprawdę niedaleko. A to sami łucznicy? No dobra, mamy jednego łucznika. Że jesteś duchem. To wyraz hołdu. Hołdu? Mogłem się domyślić, że to ty. Wybacz mi, panie Sakai. Widząc wszędzie Mongołów, nie mogłem już wytrzymać. Usłyszałem o przemytniku z Iki, szykującym się do powrotu na Honsiu. Musiałem wracać. I nie pożegnałeś się. Zawsze masz tyle na głowie. Skoro tak chciałeś uciec, jak skończyłeś w ten sposób? Złapano mnie podczas próby wyjścia na statek, gdy rozniosła się wieść, że utknąłem na Iki. Miejscowi postanowili mnie dopaść. Chcieli mnie obrabować. Okradłeś ich pierwszy? Trochę kantowania i cierpka sake jeszcze nigdy nikogo nie zabiły. Jesteś największym wrogiem Iki. Półwyspy chcecie zabić, reszcie jesteś winny pieniądze. Zgadza się? Tak jakby. To nie wyjaśnia tej szopki z duchem. Miejscowi mnie nienawidzą! Ale jako duch inspirowałem innych, okradałem mentów i... Chciałeś dostać się na Honsiu. I wszyscy szczęśliwi! Lepiej pójdę. Sam sprzątaj ten bałagan. Ale duch by tak nie postąpił, prawda? Nie ruszaj się. Ręce mi zdrętwiały. Rozruszaj je. A jeszcze trzeba je... obozu. I tyle. Trzeba jeszcze go odprowadzić w bezpieczne miejsce. Dobra, czyli w tę stronę, rozumiem. Dobra, 100 metrów stąd. No to też nie jest daleko. Skóra, zapasy. Ale też nie ma tutaj za dużo rzeczy do ulepszenia. Tak więc jeśli nie ulepszyliśmy sobie czegoś w głównej rozgrywce, no to teraz mamy do tego okazję, nie? Dobra, duchu Iki. Zostajesz sam. Czekaj, czekaj! Nie zostawiaj mnie tu! Każdy na tej wyspie chce mnie dopaść! Co z twoim rekrutem? Spotkałeś Fugu! Nic mu nie jest? Niemal stracił głowę, próbując cię wykupić. To zwykły rybak. Potrzebuje mnie. Pomóż mi go znaleźć, a będziesz miał mnie z głowy. Obiecuję. Oby był blisko. Mamy miejsce spotkań niedaleko stąd. Gdybyśmy się rozdzielili. No to prowadź. Kurde, myślałem, że to już koniec. Tylko o Tsushimę. Ale jednak nie. Przybyłem tu kiedyś z ojcem. Lata temu. Nie sądziłem, że wrócę. Kiedy usłyszałem, że dzieje się tu coś złego, musiałem się zjawić. Szkoda, że o tym nie wiedziałem. Mówili, że Iki jest bezpieczne. Żadnych Mongołów. No cóż, nie warto słuchać ludzi, nie? Ten twój przyjaciel, jak przekonałeś go, by dołączył do zabawy w ducha? Plemię orlicy zatopiło moją łódź. Nie utonąłem, ale Fugu mnie ocalił. Chciałem się go pozbyć, ale się uparł. Nie potrafił ci się oprzeć. Mało kto potrafi, panie. Fugu! To ja! Wiedziałem, że uciekniesz, panie. Duch może znów walczyć. Skończ już z tym duchem, Fugu. Mów mi Kenji. To mój przyjaciel jest duchem. A, rozumiem. Ktoś zwany Żmiją ma wiadomość dla ducha. To do mnie! Masz na pieńku ze Żmiją z Zatoki Hakata? To przemytnik, o którym mówiłem. Jego statek jest gotów do drogi na Honsiu.
Próbowałem wejść na pokład, ale mnie złapali. Teraz muszę mu zapłacić krocie, jeśli chcę zachować głowę i opuścić wyspę. Spotkajmy się z nim i wyjaśnijmy to. Chcesz mi pomóc? Duch Iki sam sobie pomoże. Chcę poznać przemytnika, który przez 20 lat uciekał samurajom. No dobra, to jeszcze nie jest koniec tego zadania. Tak więc ruszamy do kryjówki żmii. No i tam pewnie czekać na nas będzie ostra walka. Co z twoim koniem? Z Miko? Zostawiłem go u żmii jako zabezpieczenie. Oby nic mu nie było. Pan Shimura ściga żmiję od wielu lat. Masz szczęście, że za próbę wejścia na pokład nie odciął ci którejś dłoni. Chciał odciąć mi co innego. Przekonałem go, żeby miał dla mnie miejsce na statku. Musiałem tylko zostawić Miko i obiecać, że dostanie 10 razy tyle, co normalnie. Czy my teraz przemierzamy? Tak jest, kolejne nowe rejony. Właśnie dlatego opłaca się robić te zadania poboczne, bo przemierzamy tylko mapę. Tylko, że żmija nie lubi takich jak my. Takich jak my? No wiesz, twardzieli. Co cię tak bawi? Nic. No, cokolwiek zrobisz, nie przeginaj. Nie musi dojść do masakry. No, tutaj jakiś kolejny mamy punkcik, znak zapytania, nieodkrytą lokację. Poczekaj tu, Fugu. Dobrze, znaczy, panie Kenji. Jutro dopiero nadejdzie. To ja, Kenji! Duch Iki! Chcemy pomówić ze żmiją! Spokojnie, Kenji. I nie gadaj tyle. Kto? Ja? Gdzie zapłata? Pewnie jesteś żmiją z Zatoki Hakata. Co to za osiłek, Kenji? Przyjaciel! Jin Sakai! Sakai? Miałem kiedyś zatarg z twoim ojcem. Do dziś nie wróciło mi czucie w małym palcu. Nie płakałem po nim. Obrażaj dalej mojego ojca, a może stracisz całą dłoń. Jin, wieczny żartowniś! Nie bawi mnie to. Jak ten pętak zwerbował samuraja? Kenji próbował zakraść się na twój statek. Żałuję tego. Cały ja, głupi i niegrzeczny Kenji. Teraz jest ci winny pieniądze. Dużo pieniędzy. Jeśli chcesz negocjować, marnujesz mój czas. Masz rację. Ze żmiją się nie targuje. Po prostu odbierzemy nagrodę za twoją głowę. Mówisz jak stary Kazumasa. Świetnie, panowie! A co do zapłaty? Zróbmy tak. Spotkajmy się w pół drogi. Potrzebujesz pieniędzy dziś. Na podróż i żeby przetrwać inwazję. Zmniejsz dług Kędziego, a jakoś się dogadamy. Lub czekaj. I licz na to, że przeżyje i będzie mógł cię spłacić. Hej! Masz mądrego kompana, Kenji. Szkoda, że to samurajski łajdak. Tak jak nasz stary, dobry Kazumasa. Odsuń się, Kenji. Chwila! Jakoś się dogadamy. No właśnie. Będziemy się dogadywać podczas pojedynku. Dobra, jazda, zaczynamy. Ładny masz mieczyk! Pojedynek ze żmiją. Znisz go! Dawaj, dawaj. Kurde, nawet sporo zdrowia ma. Ojebany. Dobrze, w plecy. Ajajaj, ale jest pięknie. Perfekcyjna. Nauczę cię szacunku. Perfekcyjne parowanie. Dobrze, no już tak z 1/3 zdrowia mu wzięliśmy. O kurde. Źle dobierasz przyjaciół, Sakai! No. Żmija też mocny. Co ty gadasz? Dobra, wstawaj, wstawaj, Sakai. Jeszcze musimy z nim wygrać, no nie ma innej opcji. Nie dam się pokonać jakiemuś żmii. Dasz radę!
Pięknie. Kurde, panie, nie Sakai! Nie! Zabij go, panie! Weźmiemy jego statek! Nie postąpimy jak on. Żmija zabierzecie na Honsiu. A po przybyciu złożę ofiarę w najbliższej świątyni na rzecz mojego ojca. Ostatnie mogę wykonać. Ale nikt nie ucieknie z tej wyspy. Ci dranie z plemienia Orlicy ukradli moje mapy. Są tam szlaki przemytnicze od Chin do Zatoki Hakata. Bez nich nie dotrzesz na Honsiu. Zgadza się. Jeśli Mongołowie złamią mój szyfr, poznają każdy słaby punkt floty szoguna. Odzyskamy je. Są w pobliskim obozie. Przy okazji poszukaj mojego malowidła. Chcę je odzyskać. Dlaczego jest takie ważne? Droga na główną wyspę jest długa. Jeśli mamy bezpiecznie dotrzeć do celu, potrzebuję czegoś, by odciągnąć myśli od bolących żeber. Wszystko odzyskamy. A ty zabierzesz Kędziego na Honsiu. I już nigdy nie pokażesz się na Iki. Zgoda. Pilnuj Kędziego. Dobra. Kłopoty lepią się do niego jak gówno do ryżu. Czyli tak, nie zabiliśmy żmii, gdy zostało mu naprawdę niewiele zdrowia, no to zaczął krzyczeć, że się poddaje. No i teraz tak, no kontynuujmy to zadanie, bo to jeszcze nie jest koniec. No dobra, kawałek drogi przed nami, no to widzimy się na miejscu. Dobra, dojechaliśmy z Kenjim na miejsce. Więcej strażników niż myślałem. Może zostanę na straży. Jeśli coś się stanie, dam znak. Gwizd ptaka i nie, krzyk małpy. No dobrze, czyli mamy wziąć mapy żmii, znaleźć malowidło żmii oraz udać się na miejsce poszukiwań. Dobra. Zmierzmy się! Od razu rozpoczynamy od prowokacji, co się będziemy szczypać. Ach, kurde, ale teraz uwaga, bo nie mam hartu ducha kompletnie. Dobra. Dobra, próba numer dwa. No to teraz się udało pięknie. Okej, czy jeszcze są tu jacyś? Tam jest jeden. Pięknie. Ktoś tu jeszcze do mnie biegnie, pan łucznik. Starczą. Ale jest pokonany. Czy ktoś tu jeszcze jest? Dobra, wejdźmy sobie może na górę najpierw. No, chorągwie Sakajów, proszę bardzo. Czyli jednak mamy tutaj jeszcze osobne znajdźki. A właśnie. Musimy zabić szamana najpierw. Pięknie. Tak jest. Kurczy byk. Co ty gadasz? Dobra. To nie, nie będziemy się tak bawić na pewno. Tak jest. I ostatni. Dobra, czyli chyba już wszyscy teraz trzeba znaleźć te mapy. Są i mapy żmii. Dobra. Czyli jeszcze malowidło trzeba znaleźć. Dobra, coś mi się wydaje, że chyba w którejś chacie będzie. Zapasy. Kunaje. Okej, czyli tutaj raczej nie. No może tutaj. Też raczej nie. No to w tej chacie.
A jednak nie, chyba że u góry. Zapasy len. Ale malowidła ja nie widzę. Chyba że tędy jeszcze przejdziemy. Dobra. Niekoniecznie, ale możemy się dostać jeszcze na drugą stronę. Cyk. Czy to nam cokolwiek dało? A, dobra, to tutaj tędy, tutaj mieliśmy się dostać. Gra od nas tego wymaga. No nie będę chyba schodził na dół, tylko idziemy dalej w tę stronę. A nie, jednak dobra, jednak gra mi mówi, żebym wracał, czyli... To jednak nie tutaj. No dobra, no chwilę pewnie mnie zajdzie, zanim znajdę to malowidło, no to wrócę do was, gdy już uda mi się to zrobić, bo na razie widzę, że ciężko to wygląda. Dobra, nawet nie wiem jak, ale udało mi się to znaleźć. Tutaj po prostu sobie podszedłem, były jakieś zapasy, no czyli to malowidło musiało być zaraz obok zapasów. No dobra, znaleźliśmy, co mieliśmy znaleźć, tak więc idziemy teraz spotkać się z Kendzim. No i powiem wam szczerze, że to zadanie poboczne troszeczkę za długo trwało, niż bym się tego spodziewał, ale no, no co mogę poradzić, nie? A gdzie Kendzi? A jest. I jak? Teraz rozumiem. Chodźmy. Dobra, czyli chyba teraz automatycznie wrócimy do Żmii, nie trzeba samemu cisnąć. Tak jest. W samą porę. Dobra robota, wszystko jest. Dajcie mi kilka minut na sprawdzenie map i wyruszamy. To dzieło powinno umilić ci podróż. Nigdy nie oceniaj podług wad. A co z ludźmi, których posłaliśmy przodem? Są na pokładzie, ale mamy już limit. Musieliśmy wyrzucić zbędny ładunek. Mamy wolne tylko jedno miejsce. Gotów do drogi, Kendzi? Kiedy ruszamy? Niebawem. Nie czekamy na nikogo. Pamiętaj, wrócisz na wyspę Iki na własne ryzyko. Zapamiętam, spokojnie. Na pewno nie chcesz iść? Ukryjemy cię w beczce po sakę. Będzie ciasno, ale odrobina oleju i twoje wąskie biodra. Dzięki. Jeszcze tu nie skończyłem. Cóż, to chyba pożegnanie. Schudź dla mnie najlepszą sakę. Po wszystkim musimy to uczcić. Byłoby miło. Fugu! Zapomniałeś o czymś, panie? Tak, o zdrowym rozsądku. Zajmij moje miejsce. Zasłużyłeś. Ale panie... Ruszaj, nim zmienię zdanie. Nie sądziłem, że cię na to stać. Poradzę sobie, ale Fugu miał marne szanse. Tak będzie lepiej. Poza tym, chyba nie sądziłeś, że tak łatwo się mnie pozbędziesz. A już się cieszyłem. Napijmy się za to. Za ducha Iki. Byśmy o nim zapomnieli. Dobrze, duch wyspy Iki, zadanie zakończone. Tak więc tak, my jeszcze mamy tutaj sporo do roboty, tak więc Kendzi niech sobie wyjeżdża, a my będziemy kontynuowali podróż. Talizman doskonałego lądowania, zyskaj punkty hartu ducha po skutecznym wykonaniu bezpiecznego lądowania. Dobrze. Właśnie, jeszcze mieliśmy wydać sobie te dwa punkty techniki, czyli tutaj możemy pójść w ostatni punkt przerażającej szarży konia i daje 25% szansy na przerażenie pobliskich wrogów. Dobra, wydajemy sobie jeden punkt na to. No to jeszcze ta eksploracja. Czyli, aha, no dobra. Kupujemy to i zostaje nam ostatni punkt do wydania na eksplorację, bo nic więcej już tutaj nie trzeba robić. Ciekawe, czy trofeum za to jakieś wpadnie. Dobra, myślę, że to będzie koniec tego odcinka, moi drodzy, tak więc wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, siemano!